Czy się to komuś podoba, czy nie, dzisiaj kończymy pierwszy sezon kariery Chelsea w FC24. Przed nami ostatnie, 4 ligowe starcia. I wobec naszej sytuacji w tabeli, każdy z tych meczów będzie jak finał. Na 4 kolejki przed końcem rozgrywek cały czas walczymy o europejskie puchary i to w jak najlepszym wydaniu. Do Manchesteru United tracimy zaledwie 3 punkty. Niemniej nie przywiązywałbym się do tego stanu rzeczy jakoś specjalnie, ponieważ czerwone diabły mają od nas aż o 2 mecze rozegrane mniej. Dlatego też bardzo chciałbym odłożyć na bok wszelkie kalkulacje, ale dobrze wiem, że tak się po prostu nie da. Mimo to, moi drodzy, korzystając z okazji, polecam wam sprzęcik Red Dragona, czyli naszego partnera technicznego. Link do niego znajdziecie w opisie. A teraz, moi drodzy, już ruszajmy. Tak naprawdę. W tym odcinku wiele rzeczy się wyjaśni. Między innymi finalne odejście na emeryturę Thiago Silvy. Odejście z naszego klubu takich postaci jak Benoit Badiashile czy Robert Sanchez. No i oczywiście rotacja z napastnikami w roli głównej. Bo w sekcji komentarzy oprócz oczywistego spropsowania propozycji Duszana Wlachowicza zasugerowaliście także jednego zawodnika, który no miał ostatnio bardzo burzliwe przetarcia w Napoli. Victor Osimhen. Mam wrażenie, że prędzej czy później, na pewno prędzej, ten zawodnik Neapol opuści. I myślę, że Todd Bowley i reszta spółki powinna zrobić co w swojej mocy, żeby to właśnie Nigeryjczyk zasilił ich szeregi. Niemniej, ostateczna decyzja, jak zawsze, należy do was, więc zapraszam was do sekcji komentarzy. Team Osimhen, Team Wlachowicz, a może Team żaden napastnik? Piszcie swoje propozycje. Tymczasem Juventus zaproponował aż 40 milionów za Benoit Badiashile i uważam, że to jest i tak mało. Okej, to są funty, ale musimy to zaakceptować ze względu na bezapelacyjną prośbę o transfer. Tak więc, moi drodzy, 40 milionów, patrząc na jego wartość, to chyba i tak całkiem niezła kwota. Mecz z Aston Villą, która to zajmuje 4. miejsce w tabeli, to też będzie dla nas niezwykle istotny mecz. Tak jak mówiłem wcześniej, gramy na dobrą sprawę 4 finały. Nikogo raczej nie powinien zaskoczyć fakt, że zagra tutaj w praktyce nasz najmocniejszy skład, który zresztą widzicie na załączonym obrazku. Pickford, Gusto, Upamecano, Zizazi, Chilwell, Caicedo, Enzo, Nkunku, Madueke, Jackson oraz Sterling. I zobaczymy, teraz miał już okazję, no nie Madueke. Natomiast jeżeli chodzi o Aston Villę, tutaj na pewno interesuje nas to, że w wyjściowym składzie jest Matty Cash. I teraz właśnie Matty Cash wtargnął w nasze pole karne. Matty Cash, odegranie tej piłki. Caicedo na skrzydło, świetnie, jest kapitalnie. Sterling zagrał do Jacksona. 37 minuta otwiera nasz napastnik wynik tego spotkania. Po 45 minutach teoretycznie aktywniejsi gospodarze, w praktyce jednak to my mieliśmy ten jeden cios, który zadaliśmy Emiliano Martinezowi i wykorzystaliśmy go bezbłędnie. Ale teraz co za fatalny, Jezu Chryste. No to teraz my zawinęliśmy piłkę w czerwoną kokardkę i wręczyliśmy po prostu gospodarzom. Jezu Chryste, jeszcze Noni Madueke kontuzja na sam koniec. Nie no, coś ty zrobił, Dizazi, tak nie można, strzał i to jest gol. Douglas Luiz, ależ błąd naszego środkowego obrońcy, no my na dobrą sprawę za darmo oddaliśmy im 2 piłki. Nie tak miała wyglądać walka o europejskie puchary do samego końca. Jeszcze teraz Broja odegrał tę piłkę, sam nie wie chyba do kogo. Może 88 minuta. Mieliśmy tutaj walczyć o 3 punkty. Tymczasem Mykhajło Mudryk. Wynik jest konsekwencją naszych błędów i na własne życzenie oddaliśmy prowadzenie, a w efekcie 3 punkty Willi. Od razu powiem, że jeżeli mówię jakoś dziwnie albo jakbym był delikatnie pijany, to dlatego, że jestem prosto po wizycie u dentysty. O, zaplanowano spotkanie dotyczące formy. Zajebiście, jeszcze nas zwolnią i tyle będzie z tego wszystkiego. Nkunku, dobrze, kontuzja. Na 5 dni na całe szczęście tylko Noni ma Madueke wypada. Więc zbliżają się kolejne derby Londynu, ale teraz, moi drodzy, potwierdzamy transfer. Benoit Badiashile za 40 milionów funtów zamienia Chelsea na Juventus. Zostaliśmy zmuszeni do tej transakcji. A my z kolei otrzymaliśmy informację, że Reece James teoretycznie może grać, ale no tak jak mówiłem wcześniej, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby teraz go wprowadzać. A z drugiej strony to jednak kapitan. I to prawdziwy, z krwi
i kości. W końcówce sezonu taka postać może być kluczowa. Roma wykazała także zainteresowanie nie tylko Romelu Lukaku, ale i Robertem Sanchezem. Kurczę, jak wy byście wykupili i Lukaku i Sancheza, to byłoby idealnie, ale ja go na pewno nie sprzedam za mniej niż 30 milionów. Moi drodzy, faktycznie Reece James nie tylko wrócił, ale i wprowadził się w zespół naprawdę nieźle. I teraz w ogóle ta drużyna też wygląda, na papierze oczywiście, nieźle. Długie piłki będzie West Ham chciał słać za naszych obrońców, okej. Okay. Nie mamy już szans na zakwalifikowanie się do UEFA Champions... O, fajnie, to dobrze, że się dowiedziałem. Szkoda, że w taki sposób. Musimy walczyć o Ligę Europy i po raz trzeci zagrać w Lidze Europy i wygrać Ligę Europy, bo każdy szanujący się zespół, jeżeli już powinie mu się noga i ląduje w Lidze Europy, to ją wygrywa. Albo kto wie, może po raz pierwszy zagrać w Lidze Konferencji. Standardowe już rzuty kartne na poprawę mocnych strzałów. Kapitalnie zaplanowaliśmy sesje treningowe i jak sami widzicie, do dyspozycji dzięki temu mamy w praktyce każdego zawodnika. Ale ostatecznie postawiłem na taki zestaw. Na Stamford Bridge podejmiemy West Ham United. No daleki wyjazd to dla naszych gości zdecydowanie nie jest, ale derby Londynu w stawce o czołówkę, bo West Ham też bije się o te europejskie puchary. My już wiemy, że na pewno nie o Ligę Mistrzów, ale teraz, gdy wrócił Reece James, wierzę, że w końcu Chelsea w tych ostatnich trzech meczach wróci na właściwe tory. Od środka rozpoczyna Nicholas Jackson, moi drodzy. Zapinamy pasy, siadamy głęboko i wygodnie w fotelach i startujemy. Miejmy nadzieję ze zwycięskim meczem. Nicholas Jackson, Conor Gallagher, kapitalnie to zrobili! I mieliśmy nosa, mamy nosa. Żeby wprowadzić Conora Gallaghera do wyjściowego składu, ten kapitalnie wypuszcza Sterlinga. 1-0 już przy pierwszej możliwej akcji. Nicholas Jackson, Gallagher, Sterling. I to jest recepta na bramkę. 11 trafienie Raheema Sterlinga w tym sezonie. I mam świadomość, że West Ham może być tutaj nieco zbity z tropu, ale teraz na pewno salwa oklasków by się wzniosła momentalnie na Stamford Bridge, gdyby faktycznie Reece James po powrocie zagrał od razu, pierwszy raz, i to z opaską kapitańską, no bo jakżeby inaczej, na ramieniu, to przy jego pierwszym kontakcie gwarantuję, że wrzawa byłaby nie do opisania. Tymczasem West Ham United w ten sam sposób zdobywa bramkę w 13 minucie, więc nie nacieszyliśmy się prowadzeniem zbyt długo. Kompletnie krycie zgubił Lewy Colwill, no a to już bezwzględnie wykorzystały młoty. W tych ostatnich meczach Christopher Nkunku jakby nieco mniej widoczny, a teraz Sołczek Paketa, nie możemy dopuścić do straty drugiego gola. Na tacy podał tę piłkę Sołczkowi Soufal, albo nie, Paketa chyba bodajże, to jednak był Paketa, no nevermind. Sołczek 2-1. Fornals znowu atakuje stroną, którą kryje i asekuruje nasz kapitan Reece James, tym razem przytomnie. Piłka zagrana do Christophera Nkunku, ten niestety zagrał trochę jak hamulcowy. Madueke do Gallaghera, Gallagher może zagrać do Nkunku, a ten tylko wyczekać Jacksona, ale z niewiadomych przyczyn tego nie zrobił. Upamecano, ty wracaj na obronę. Facet, dlaczego? Dlaczego robisz takie luki? To później musi jakoś próbować asekurować Moises Caicedo, przez co tworzy się jeszcze większa przestrzeń. Teraz pa... Nie. Lucas Paqueta 3-1. Dla West Hamu United zaczyna to wyglądać katastrofalnie. Po prostu jest to dla nas katastrofa nie do opisania. Wydawać by się mogło sytuacja znikąd, kryty przez dwóch, może nawet i trzech zawodników, zasłonięty, a jednak zdołał oddać strzał, który bezproblemowo pokonał Pickforda. Powiem wam szczerze, że ten raport przedmeczowy to można sobie wsadzić, można sobie do kieszeni wsadzić, bo nie bardzo oni grają długimi piłkami. Czas postawić wszystko na jedną kartę. Nicholas Jackson, jak teraz, w tych ostatnich momentach tego sezonu, będzie współpracował duet Patrick Schick i Nicholas Jackson. Schick, on musi to zrobić, Patrick Schick! To jest bardzo dobry sygnał, jaki Czech wysyła. Ale w końcu wydaje mi się, że wróciła gdzieś też ta magia Christophera Nkunku, który zaczął tą piłką nieco bardziej się bawić, rozprowadzać, szukać napastników. No i efekt widzimy na załączonym obrazku. Rui... do niego James, Jezus Maria, bałem się, że to będzie jakaś kolejna kontuzja po stronie Jamesa. Dajot Upamecano, nie. Ręka Dajota Upamecano, rzut karny. Unal kontra Pickford. Unal 4-2. Lewy Colwill do Mudryka.
Nicholas Jackson do Christophera Nkunku. Nkunku ma dużo przestrzeni. Nkunku zaskoczył, ale Areola był czujny. Pojawił się Axel Disasi. Jego warunki fizyczne mogłyby być pomocne, a jednak Conor Gallagher. 70 minuta, już 7 bramek zobaczyli kibice zebrani na Stamford Bridge. Mam nadzieję, że nie są to jednak ostatnie trafienia. Christopher Nkunku do Patryka Schicka. Tam jest na dole Nicholas Jackson. Szuka jednak do niego Madueke. No nie, Madueke za długo zwlekał. Enzo Fernandez podłącza się do przodu. Conor Gallagher, tutaj nie było spalonego. Jackson! Dlaczego on się rusza z tą piłką jak mucha w smole? Przegrywamy drugi mecz z rzędu w decydującym odcinku. Mam wrażenie, że nasze dni w Chelsea mogą już być policzone. Zatem podsumujmy. West Ham United odskakuje nam. I to znacznie w tabeli, przez co już prawie niemożliwe robi się załapanie do czołowej szóstki. Co za tym idzie, chyba nawet Liga Europy jest poza naszym zasięgiem. Gdyby West Ham przegrał wszystkie mecze do końca, my byśmy wygrali. Newcastle United by nie wygrało wszystkich do końca i także Everton, to wtedy mamy Ligę Europy. A tak to nie wiem, czy cokolwiek mamy. Jezu Chryste, ale się boję teraz za każdym razem, jak tylko przychodzi mi powiadomienie, bo lękam się, bardzo się lękam, że to będzie powiadomienie informujące mnie o zwolnieniu. Czas na starcie z Nottingham Forest, wyjazdowy mecz, w którym to, no, tak jak mówię, my na dobrą sprawę, przegrywając wszystkie 4 mecze, no nie brałem pod uwagę takiego scenariusza przed nagrywaniem tego odcinka, ale możemy sobie zapewnić totalny brak jakichkolwiek europejskich pucharów drugi sezon z rzędu. A taka sytuacja by się w Chelsea wydarzyła po raz pierwszy od długiego czasu. Do wyjściowego składu wrócił Patrick Schick, otrzymał szansę od pierwszej minuty! Oj, teraz już miał dobrą okazję Czech. Od pierwszej minuty szansę otrzymał także Michajło Mudryk. No i patrząc na to, jak świetnie się prezentował ostatnio Conor Gallagher, grzechem byłoby nie skorzystać z jego usług także i w tym meczu od pierwszej minuty. Conor Gallagher bardzo dobrze. Nkunku, to musiał być gol! Znowu Conor Gallagher asystował, no a w końcu wrócił ten Christopher Nkunku, którego bramkami i asystami się zachwycaliśmy. A z drugiej strony, za każdym razem w tym odcinku strzelaliśmy jako pierwsi i nie kończyło się to dla nas najlepiej. Ostatnia minuta pierwszej połowy, prowadzą akcję swoją gospodarze Elanga, jest przy nim Lewy Colwill, raz jeszcze Elanga, sekuruje go Ben Chilwell. Bardzo długo daje rozegrać sędzia im tą akcję, już dawno powinien gwizdnąć. Nie wydają się być jakoś przekonani, żeby wtargnąć zdecydowanie w nasze pole karne. No panie sędzio, ile można? Koniec. Podwójna zmiana z przodu, wymieniliśmy zestaw skrzydłowych, którzy radzili sobie, no powiedzmy, przeciętnie. Palmer oraz Sterling. Zobaczymy, jak duet Anglików poradzi sobie, mając do dyspozycji, no, nieco ponad 35 minut. Raz jeszcze, świetnie to rozprowadził teraz. Miał dobrą okazję Palmer, ale niestety. Howard, 82 minuta, jakoś specjalnie się z tym już nie kryje. Ale tak, bronimy tego rezultatu, który jednak jest dla nas czymś nadzwyczajnym. A teraz Ben Chilwell wtargnie w pole karne. Chilwell, odegranie do Raheema Sterlinga. Conor Gallagher, Christopher Nkunku. Dublet Francuza chyba przypieczętowuje 3 punkty. Tak jest, moi drodzy, w końcu wygrywamy mecz w piłkę nożną. Podsumujmy sytuację przed ostatnią kolejką w lidze. Okej, West Ham United faktycznie jakiś prezent też nam daje. Mamy szansę mimo wszystko cały czas na 6. miejsce w tabeli. Gramy teraz z 17. w tabeli Crystal Palace? Nie, przepraszam, z 19. Bournemouth. Bournemouth, które jest absolutnie pewnym spadkowiczem. Nie mają szans na żadne utrzymanie. Luton Town będzie z kolei walczyć krwiożerczo do ostatnich chwil, żeby się tylko utrzymać w głównej klasie rozgrywkowej, ale to nas nie interesuje. Robert Sanchez, 34 miliony funtów i AS Roma to jego nowy klub. O nie, ale bardzo mi się nie podoba jedna rzecz. Wykrzyknik. Oczywiście, że Thiago Silva pożegna się ze swoimi kibicami. To będzie zaszczyt. Ostatni mecz w tym sezonie. To wbrew pozorom i nie jest dla nas żaden spacerek, tylko walka na śmierć i życie o jakikolwiek skrawek europejskich pucharów. Teraz naprawdę proszę usiąść wygodnie, bo będzie się cholera jasna działo i to jeszcze jak. Od środka zaczyna Patrick Schick. Moi mili, na Stamford Bridge. Klub wyprowadził Thiago Silva z opaską kapitańską. To jego ostatni mecz. I mam nadzieję, że będzie pamiętał ten mecz na długo. Jako przede wszystkim spotkanie, w którym mimo wszystko dał swojej drużynie wciąż
europejskie puchary. Sinisterra zagrywa do Semenyo, asekuruje go tutaj właśnie wspomniany wcześniej Thiago Silva. Obok niego tutaj dają tu Upamecano, ale to będzie dosyć symboliczna zmiana pokoleniowa, bo Thiago Silva zmieni Lewaj Colwill, ale teraz Arons niestety wdziera się w nasze pole karne. My ten mecz wygrać po prostu musimy. Nie ma miejsca na błędy. Sinisterra broni Pickford. No nie ma duekę. Bardzo dobrze z tą piłką Anglik. Cały czas krótko przy nodze. Moises Caicedo ma tam do dyspozycji zarówno Sterlinga, jak i Chilwella. Sterling jednak zagrywa kapitalnie. Co robi Gallagher? To jest nasze odkrycie w tego ostatniego odcinka. Conor Gallagher do Christophera Nkunku, 1-0. Niesamowita akcja, kapitalnie to wymyślił Conor Gallagher, piętą tu nie było spalonego, a Christopher Nkunku trafia po raz 17. Raheem Sterling Adams brutalnie troszeczkę potraktował Sterlinga, moi drodzy, ale to nie jest to, na czym powinniśmy się skupiać. Thiago Silva w 35 minucie opuszcza piłkarskie boisko po raz ostatni w swoim życiu, po raz ostatni w swojej karierze. W jego miejsce wskakuje Lewaj Colwill. Panie Silva, dziękuję. Ja naprawdę nadal się nie mogę nadziwić, jakim fenomenalnym zawodnikiem Thiago Silva był, jest i będzie. A wielu skreślało go w momencie, w którym Chelsea zainteresowało się tak zwanym odrzutem z PSG. Tym odrzutem był też Thomas Tuchel i co? I ci dwaj panowie wygrali później Ligę Mistrzów. Ostatnia akcja pierwszej połowy, niestety piłka już nie pod nogami gości. Moi drodzy, schodzimy zatem do szatni w dobrych humorach. Patrick Schick świetnie wypuszcza tutaj Raheema Sterlinga, pokazuje mu się Christopher Nkunku, z prawej strony jest Noni Madueka, w środku Conor Gallagher. Nadal Raheem Sterling z tą piłką i wywalczył rzut rożny. Może odpowiemy teraz Nkunku do Noniego Madueke, Sterling może indywidualnie, Schick chyba za długo. 60 minuta, kolejne zmiany zarówno po stronie gości, jak i oczywiście gospodarzy. Boisko opuszcza Moises Caicedo i Patrick Schick. No i właśnie, chyba historia Patricka Schicka, ale także i Nicolasa Jacksona w tym odcinku to jest idealne podsumowanie. Nkunku mógł to mieć. 70 minuta, broni Pickford, ratuje nas nasz goalkeeper. I raz jeszcze przechodzimy na ten układ najbardziej defensywny jak tylko się da, ale my tych trzech punktów i tego skromnego, bo skromnego zwycięstwa potrzebujemy jak tlenu. Pickford znowu broni. Sinisterra na krótko z Kluivertem, ten bardzo prosto ogrywa Conora Gallaghera przez środek. Kelly! Pickford, ależ miał kłopoty. Potrzebny jest ktoś, kto w końcówce tego spotkania weźmie ciężar odpowiedzialności na swoje... No i wziął. Ja czterech go kryło. Nie, ja nie mogę na to patrzeć. Czterech zawodników i sam jeden typ nam pakuje bramę, która być może nas wymeldowuje z Europy na kolejny sezon, a mnie wymeldowuje z pracy. Gallagher do Nicolasa Jacksona. Tak jest! Mudryk, nie! Boże, Jezu Chryste! Michajło Mudryk, on mógł, on powinien zostać bohaterem Chelsea. W końcu by... Ale dobra, może teraz, Ben Chilwell, 90 minuta, Chilwell, Jackson znowu przyjął tę piłkę, także mu odskoczyła na 10 metrów, piętą próbował nie, no nie, nie, nie wytrzymam, nie wytrzymam, chłopie, skacze się i uderza się głową. Najważniejszym meczu tego sezonu z Bournemouth 1-1, a cholera wie, bo może jeszcze to przepierdolimy. Nie, jednak nie, bo Pickford miał i nie, panie sędzio, co wy z czego wy się k***wa cieszycie? Panie sędzio, z całym szacunkiem, ale to, że dajecie im jeszcze rozegrać tę akcję w tej setnej minucie, to już jest jakieś nieporozumienie, koniec. Drodzy państwo, słychać gwizdanie, słychać buczenie i Mauricio Pochettino. Czy on się pożegna z posadą? To jest zajebiście dobre pytanie. West Ham zremisował gdybyśmy my z nimi wygrali, to byśmy mieli 6. miejsce w tabeli. Nie, ja mogłem tego nie widzieć. Silva dostał tak krótki czas na boisku. No halo, no...
chłop miał pożegnanie. Co to jest za pytanie z dupy? Tak, byli od nas lepsi. Dokładnie tak. Zgadzam się. W dwóch meczach, gdzie rywalem było Bournemouth... Aha, czyli mamy dwa remisy z Bournemouth. Czy mamy się problem w ataku? Tak, oczywiście, że mamy problem w ataku. Ewidentnie. Sezon dobiegł końca. A my, moi drodzy, naprawdę... Nie wierzę w to, ale naprawdę... Mogliśmy... I co więcej... Powinniśmy wyprzedzić West Ham United w tej ostatniej kolejce. Tak się jednak nie stało. W rzeczywistości siódme miejsce daje Liga Konferencji. Czy tak będzie w FC24? Nie wiem. Kurwa! Jeszcze, stary, z przyjemnością. Dobrze, robimy totalny reset. Chłopie! Ty rozegrałeś najwięcej spotkań ze wszystkich naszych napastników. Nie no, to jest... Ty nie byłeś po prostu dostatecznie dobry i tyle. Typ jest jednym z najczęściej występujących u nas zawodników. 33 spotkania. 31 w Premier... Nie zagrałeś w 5 meczach w Premier League. Jak ty masz takie podejście, to z całym szacunkiem, ale ja z przyjemnością cię sprzedam. Serio. Problem jest taki, że ja już nie wiem, kto tutaj mógłby wypalić, a kto nie. Nadal nie dostaliśmy powiadomienia o zwolnieniu. Tottenham chciałby wykupić Nicolasa Jacksona. No, ale akurat do Tottenhamu to ja... A pewnie nie. Znając życie, chłop nie chce się jeszcze z Londynu przeprowadzać, bo już przeniósł tutaj całą rodzinę. Dobrze, dobrze. Napiszmy historię, gdzie Nicolas Jackson będzie naszym nemezis. Nadal nas nie zwolnili. Dobijamy do czerwca, więc możemy zrobić mały raport z sezonu. Mistrzem Anglii Manchester City wyprzedził o punkt Arsenal. Znowu. Luton Town uchroniło się przed spadkiem. Bournemouth jako... Niesamowite jest to, że to Bournemouth, my z nimi nie wygraliśmy ani razu. FA Cup padł tutaj łupem jednak Liverpoolu. Carabao Cup Manchesteru City. A co to jest za finał? Benfica Atletico? I wygrywa Atletico. To fajnie. Ligę Europy wygrywa Liverpool. W sumie dwa trofea, bardzo dobry sezon. A Ligę O kurde, ej, to naprawdę tu się podziało. Pozostaje, moi drodzy, pytanie. Czy... O, 45 baniek, proszę cię bardzo. Judaszu, droga wolna. 45 srebrników. Żegnamy. Au revoir. Żegnamy. I moi drodzy, sprowadzamy na padziora takiego, że głowa mała. Piszcie, naprawdę, naprawdę piszcie. O, fajnie, znaleziono członka personelu. Tylko pytanie brzmi, czy ja powinienem go zatrudniać, czy nie. Czy wy mnie nie zwolnicie lata moment. Fantastyczny to był sezon, nie zapomnę go. Już chciałbym go bardzo zapomnieć, moi drodzy, ale... Ale nie zostaliśmy zwolnieni. Ale to chyba będzie nasz ostatni sezon. Sezon ostatniej szansy.